Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło, i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni 23 małpagmail.com. Kliknij na mój profil, a następnie pole kontakt. Zrób tak, by trzymać Narcyza z dala od Twojego życia. Pewnie chciałbyś znaleźć ludzi, którzy mogliby być Twoimi przyjaciółmi. Chciałbyś znaleźć osoby z którymi mógłbyś się połączyć, mógłbyś stworzyć więź, nawiązać dobry kontakt, chciałbyś oddzielić to, co może być użyteczne od tego, co nie jest, chciałbyś znaleźć coś, co będzie dobre dla ciebie, musisz być jednak bardzo ostrożny, w szczególności po tym, jak miałeś do czynienia z narcyzem. Teraz jesteś w kiepskim stanie, po takiej relacji jesteś bardziej podatny na ryzyko, na zranienie. Ktoś mógłby pojawić się w twoim życiu, gdy jesteś w nie najlepszej kondycji, tylko po to, by to wykorzystać. Dlatego musisz być ostrożny, musisz uważać, kogo zapraszasz, kogo wpuszczasz do swojego życia. Musisz upewnić się, że pozwalasz na kontakt tylko osobom, które są na Twoim poziomie. Musisz upewnić się, że masz kontakt tylko z osobami, które są szczere, które mówią wprost, jasno i wyraźnie, tak byś miał pewność, tak byś wiedział, że ktoś nie usiłuje cię zmanipulować, że nie ma na celu żadnego podstępu. Jeśli angażujesz się w relacje z ludźmi, którzy nie są na Twoim poziomie, wtedy zaczynasz być wciągany w różnego rodzaju rzeczy. Wtedy zaczynasz być wciągany w problemy. Dzieje się tak, ponieważ wtedy otwierasz się na ludzi, którzy są gorsi od Ciebie, którzy są niżej, którzy są w gorszej sytuacji, a to oznacza, że będą usiłowali Cię zmanipulować. Będą usiłowali cię kontrolować, tak by móc cię wykorzystywać, tak by przejąć nad tobą władzę. Nie ma mowy o tym, żeby widzieli z tobą przyszłość. Już doskonale wiedzą, że nie są w stanie podtrzymać niczego długoterminowo. Nie są w stanie utrzymać takiej relacji na właściwym, wysokim poziomie z kimś, kto jest w lepszej sytuacji. Z kimś, kto jest lepszym człowiekiem. Nastawienie takich osób jest zwykle w stylu: że mogą cię używać, wykorzystywać do własnych celów, potrzeb, w tej chwili, a później się ciebie pozbędą. Gdy zaczniesz stawiać opór, gdy pojawią się problemy, gdy będziesz mieć inne zdanie. Dzieje się tak, ponieważ osoby, które są w gorszej sytuacji, na innym poziomie, wiedzą, że nie ma przyszłości dla czegoś, co zaczęło się jako gra. Taka osoba musiała cię najpierw oszukać, zmanipulować, żeby w ogóle z tobą być. W przeciwnym wypadku, wasze ścieżki nigdy by się nie skrzyżowały, nie przecięły. Nigdy byście na siebie nie trafili, nie byłoby zainteresowania, nie zwróciłbyś uwagi. Dlatego taka osoba może postrzegać cię jedynie jako obiekt, jako coś, co może wykorzystywać. Dlatego musisz być świadomy tego, kim jesteś, tego, co masz do zaoferowania, tego, co posiadasz. To wcale nie oznacza, że musisz być samotny, to wcale nie oznacza, że musisz być sam, że musisz być skazany na samotność. Nic z tych rzeczy. To oznacza, że musisz znaleźć ludzi, którzy podążają w tym samym kierunku. Musisz odnaleźć ludzi, którzy mają cel. Większość ludzi nie ma celu, żyje bez celu. Musisz mieć własne cele i musisz znaleźć ludzi, którzy mają własne cele. Poza tym, co mają czy tworzą z tobą. To jeszcze nie koniec. Krótka przerwa. Wesprzyj rozwój kanału i naszą społeczność. Kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Kliknij przycisk wesprzyj. Wspierając kanał, zyskasz dostęp do wielu dodatkowych treści. Dziękuję. Musisz znaleźć ludzi kreatywnych, którzy tworzą coś sami. Jeśli ktoś nie ma własnego celu, jeśli ktoś nie ma czegoś takiego, co utrzymuje go w ryzach, to sprawia, że drzwi się otwierają. Może wtedy przekraczać twoje bariery? Może wtedy zyskać dostęp do Twojego życia? Wtedy możesz być zmuszony zaakceptować standardy, zachowania, które są gorsze od Twoich oczekiwań, od tego, czego pragniesz, od tego, na czym Ci zależy. Możesz wtedy znaleźć się w niebezpieczeństwie. W ten sposób możesz sprowadzić na siebie zagrożenie, ryzyko. Po tym wszystkim, co osiągnąłeś, przez co przeszedłeś, na co pracowałeś, nagle okazuje się, że jesteś otoczony złymi ludźmi ludźmi, którzy nie chcą dla ciebie jak najlepiej ludźmi, którzy mogą jedynie brać i niszczyć. Dlatego musisz przestać otaczać się ludźmi, którzy nie są na Twoim poziomie. W przeciwnym wypadku będziesz wystawiać się na coś nieprzyjemnego. Będziesz wystawiać się wtedy na ryzyko. Może to skutkować rozczarowaniem, niepowodzeniem, porażką. Osoby, które nie są na Twoim poziomie, osoby toksyczne, będą udawać, że są częścią tego, do czego zmierzasz, że podzielają Twoje cele, Twoje aspiracje. Będą udawać, że są Twoimi przyjaciółmi, niestety tylko Cię wykorzystują. Tracą Twój cenny czas, marnują go, dzieje się tak, ponieważ zwykle są znudzeni, zdesperowani lub samotni, dzieje się tak, ponieważ zwykle nic innego w ich życiu się nie dzieje, nie mają żadnego istotnego celu, zmierzają do nikąd, nie są zmotywowani, nie podążają w odpowiednim kierunku. Dlatego ty musisz być zmotywowany, musisz mieć określone cele i do nich zmierzać. Musisz starać się być lepszym każdego dnia, musisz doskonalić się każdego dnia, musisz stać się mistrzem w swoim fachu, w swojej sztuce i musisz doskonalić to, co robisz każdego dnia. To pomoże ci otaczać się właściwymi ludźmi. To pomoże ci otaczać się ludźmi określonego typu, ludźmi, którzy starają się, żeby osiągnąć to, na czym im zależy. Z kim spędzasz najwięcej czasu, z kim przestajesz, taki się stajesz, stajemy się średnią kilku osób, z jakimi spędzamy najwięcej czasu. Jeśli będą to ludzie gorsi od ciebie, to nie wyjdziesz na tym dobrze. Twoje relacje, Twoi znajomi, współpracownicy, przyjaciele, rodzina mają na Ciebie wielki wpływ, wpływają na sposób Twojego myślenia, wpływają na Twoje decyzje i na Twoje poczucie wartości, pewności siebie. Dlatego musisz otaczać się ludźmi, którzy są pozytywni, wspierający, musisz otaczać się ludźmi, którzy chcą żeby ci się udało. Jeśli chcesz być lepszy, jeśli chcesz być lepszym człowiekiem, to musisz otaczać się ludźmi, którzy są przynajmniej na tym samym poziomie co ty. Nie możesz mieć do czynienia z kimś, kto jest od ciebie gorszy. Nie możesz zgadzać się na ustępstwa, na akceptowanie przepaści między wami. Nie możesz zgadzać się na mniej niż zasługujesz. Nie możesz zgadzać się na ludzi, którzy są mniej wartościowi niż ty. To w żaden sposób cię nie ulepszy. To w żaden sposób nie wpłynie na ciebie pozytywnie. Zamiast tego powinieneś uczestniczyć w sytuacjach, które będą rywalizacją. Powinieneś mieć kontakty z ludźmi, którzy rzucają ci wyzwanie. Którzy cię do czegoś zachęcają. Musisz być świadomy tego, kim się otaczasz. Musisz być świadomy tego, kogo zapraszasz do swojego życia, kogo do niego wpuszczasz. Musisz pozostawać skupiony na swoich celach. Ci, którzy otaczają się dużą ilością ludzi, ci, którzy są bardzo aktywni na mediach społecznościowych. Zwykle w celach rozrywkowych, rekreacyjnych są to zwykle osoby najbardziej nieszczęśliwe, zaburzone i toksyczne. Dzieje się tak, ponieważ zaniedbują najważniejsze relacje, zaniedbują relacje z sobą samym. Dlatego przypomnij sobie, jakie masz cele w życiu, do czego zmierzasz, na czym ci zależy. Jeśli nie masz takich celów, to musisz je wyznaczyć i podążać w ich kierunku. Zastanów się, dlaczego robisz to wszystko, co robisz, do czego dążysz, co chcesz osiągnąć. Zadbaj o to, żeby mieć dla siebie trochę czasu czasu, który spędzisz ze sobą w ciszy czasu, który przeznaczysz na przemyślenia. To sprawi, że nie będziesz się angażować w relacje w których nie powinieneś tkwić. Umów się. Na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.